Dzień dobry. Witam wszystkie uczestniczki i uczestników tegorocznego Kongresu Bibliotek. Ja nazywam się Marzena Wojnar i bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj z Wami spotkać, a moja radość jest tym większa, że do tej pory 6 razy miałam przyjemność być uczestniczką Kongresu Bibliotek, natomiast teraz spotykam się tu z Wami w roli kongresowej prelegentki. Dziś będę mówić o wypaleniu zawodowym, o temacie bardzo ostatnio popularnym i zjawisku, które dotyka ostatnio wielu z nas. Ale zanim przejdę do mojego zasadniczego wystąpienia, powiem Wam kilka słów o sobie. Jestem bibliotekarką. Od 30 lat jestem związana z jedną instytucją, z Gminną Biblioteką Publiczną w Lubiczu. Zdjęcie, które jest tu na slajdzie, bardzo mnie charakteryzuje, bo faktycznie to jest hasło jednego z kongresów bibliotek. Biblioteka to ja i ja bardzo z tym hasłem się utożsamiam. Oprócz tego, że pracuję w Bibliotece Gminnej w Lubiczu, mam przyjemność również od 8 lat tą biblioteką zarządzać. Mój zespół to 7 fantastycznych bibliotekarek, które w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że są dzisiaj tutaj ze mną i trzymają za mnie mocno kciuki. Lubicz. Pewnie wielu z Was niewiele ta nazwa mówi, więc tylko króciutko powiem, że Lubicz jest gminą w województwie kujawsko-pomorskim, a miastem, które jest naszym sąsiadem, jest Toruń. Więc myślę, że teraz już bardzo łatwo będzie Wam zlokalizować mnie na mapie Polski. Oprócz tego, że jestem dyrektorką biblioteki, jestem również członkinią grupy inicjatywy. Jest to grupa, która skupia dyrektorów i dyrektorki bibliotek publicznych z całej Polski. Biblioteki gminne, gminne, powiatowe i miejskie. My wspieramy innych dyrektorów w ich codziennej rzeczywistości bibliotekarskiej. Dzielimy się wiedzą, inspirujemy, pomagamy sobie nawzajem. Mamy również grupę na Facebooku. Grupa nazywa się Kieruj w dobrym stylu. Zachęcam Was do dołączenia do naszej grupy. Ona jest dedykowana właśnie dyrektorkom i dyrektorom bibliotek. Również jesteśmy organizatorami wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego forum dla dyrektorów i dyrektorek bibliotek. I już mogę dzisiaj powiedzieć, że kolejne forum jest zaplanowane na 18 stycznia, więc rezerwujcie sobie datę w kalendarzu i dołączcie do naszego wydarzenia. Wiem, że jest uruchomiony czat podczas mojego wystąpienia. Zachęcam Was do zadawania pytań na tym czacie. A po moim wystąpieniu dołączę do stolika grupy inicjatywy. Tam już będzie czekała na Was Iza Bochińska z biblioteki w Wołominie. I tam również będzie przestrzeń na to, by na te pytania odpowiedzieć. Również, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące naszej grupy inicjatywy, jak dołączyć do niej, gdzie się spotykamy, tam będzie przestrzeń na to, by na te pytania odpowiedzieć. No właśnie, ja dzisiaj przyjechałam opowiedzieć Wam o wypaleniu zawodowym. Co to tak naprawdę jest wypalenie zawodowe? Skąd to wypalenie zawodowe się wzięło? Skąd ten termin? Tak naprawdę zjawisko to jest dopiero zdefiniowane, zostało zdefiniowane w latach 70. XX wieku. Zajął się tym amerykański psychiatra, który nazywał się Herbert Freudenberger. On pracował w ośrodku dla narkomanów. Tam również pracowali młodzi wolontariusze. I on zaobserwował u tych wolontariuszy pewne zjawisko po jakimś czasie pracy, że przychodzili z mniejszym entuzjazmem do pracy, mieli mniejszą motywację do tej pracy, pojawiły się u nich na przykład częstsze bóle głowy, częściej chorowali, a nawet jak dostawali jakieś nowe zadania do wykonania, nowe obowiązki, to reagowali na to gniewem i irytacją. I on nazwał zespół tych wszystkich zjawisk takim stanem wyczerpania psychicznego i fizycznego, które występuje właśnie, które jest spowodowane nadmiarem zadań i obowiązków, które występują w środowisku pracy.
Więc on tę definicję wypalenia zawodowego stworzył. Później zajmowała się tym jeszcze, zajmowali się również inni psychologowie i psychiatrzy. Również Christina Maslach nazwała to zespołem wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i niedoceniania własnych dokonań, wówczas gdy wykonujemy pracę dla innych ludzi z innymi ludźmi. Również Elliot Aronson nazwał wyczerpanie właśnie takim stanem, że wyczerpujemy się na poziomie emocji, fizyczności i na poziomie psychicznym, wówczas kiedy nasza praca polega na dużym zaangażowaniu emocjonalnym. Więc te trzy definicje pokazują, że wypalenie zawodowe spowodowane jest właśnie nadmiarem obowiązków w pracy, przeciążeniem pracą, pracą dla ludzi i z innymi ludźmi i wówczas, kiedy tych emocji w naszej pracy mamy bardzo dużo. Chociaż to zjawisko było dosyć długo bagatelizowane, ludzie nie chcieli się chyba przyznawać do tego, że czasem to wypalenie zawodowe ich po prostu dotyka. I dopiero w 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia zdecydowała się uznać wypalenie zawodowe jako jednostkę chorobową, a podobno od przyszłego roku będzie można otrzymać zwolnienie lekarskie po prostu z powodu wypalenia zawodowego. Nie wiem, kto będzie wystawiał, czy będzie mógł to wystawić lekarz pierwszego kontaktu, czy tylko specjalista. Natomiast taka możliwość się pojawi. No właśnie, a jak to z tym wypaleniem zawodowym jest? Kogo ono bardziej dotyka? Kto jest bardziej skłonny do tego, żeby się wypalać? Chciałam powiedzieć, że wypalenie zawodowe jest jak grypa i tak naprawdę może dopaść każdego. W dobie pandemii doświadczamy tego, że czasem ta choroba spada na nas bardzo znienacka. No i jest tak, że niektórzy radzą sobie z tym sami, a niektórzy właśnie potrzebują pomocy specjalisty. I pomimo, że możemy się wypalić w każdym zawodzie, na każdym stanowisku pracy, niezależnie od tego, ile mamy lat i ile lat pracujemy, to jednak są osoby, które na to wypalenie są narażone bardziej niż inni. To oczywiście też jest związane z konstrukcją psychiczną człowieka, z jego odpornością psychiczną. Tych czynników jest bardzo dużo, które składają się właśnie na wypalenie. I tak naprawdę najbardziej narażeni na wypalenie są ludzie, którzy zarządzają na stanowiskach kierowniczych. Wynika to też z ich poczucia odpowiedzialności, zaangażowania i właśnie tak samo ludzie mocno zaangażowani, ludzie ambitni, perfekcjoniści. To są osoby, które bardziej są skłonne do tego, że mogą się wypalić. No i właśnie osoby, które pracują w zawodach z innymi ludźmi, których praca też bardzo angażuje emocjonalnie. Są wymieniani tutaj nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, handlowcy również. I powiem szczerze, że jak przygotowywałam się do mojego wystąpienia i szukałam różnych opracowań, badań na ten temat, to nie natrafiłam na żadne opracowanie, które mówiłoby o wypaleniu zawodowym w naszym zawodzie, właśnie w bibliotekach. I postanowiłam sama takie badanie przeprowadzić. Wysłałam taki kwestionariusz, który przygotowała Christina Maslach właśnie, który bada ten poziom wyczerpania w trzech aspektach, czyli wyczerpanie emocjonalne, depersonalizację i właśnie brak satysfakcji z własnych dokonań. Nie mam tu niestety czasu teraz, żeby o tym wszystkim wam opowiedzieć, o wynikach tych badań, ale wzięło w tym badaniu udział 99 osób dokładnie. I powiem tak, nie jest z nami tak źle, ponieważ właściwie na tym pierwszym poziomie tego wyczerpania emocjonalnego najwięcej osób jakby wskazywało na wyczerpanie emocjonalne, czyli po prostu po całym dniu pracy, po realizacji jakiegoś projektu
faktycznie jesteśmy wyczerpani. Natomiast na szczęście jest tak, że nie wyczerpuje nas praca z ludźmi i dla ludzi. Przynajmniej mówię tutaj w takim ogólnym, jakby globalnie podchodząc do tego. Wiadomo, że każdy z nas ma inne predyspozycje. Tak samo na szczęście nie występuje to zjawisko depersonalizacji i jeszcze umiemy się cieszyć z własnych dokonań. Więc mówię, to jest tylko tak bardzo, bardzo takie ogólne wnioski, które wyciągnęłam po przeprowadzeniu tej ankiety, ale cieszę się z tego, że nie jest jeszcze w naszym zawodzie tak źle. Jest jeszcze taki jeden wskaźnik, który mówi, kto bardziej jest narażony na wypalenie i podobno najbardziej wypalają się kobiety, a może to być spowodowane tym, że my po prostu jesteśmy bardziej wrażliwe, labilne emocjonalnie, może bardziej się utożsamiamy właśnie z problemami innych osób, mamy większą empatię i może to powoduje, że wypalamy się szybciej. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, to oni bardziej tutaj na poziomie depersonalizacji się wypalają, czyli bardziej właśnie pod tym kątem u nich to wypalenie przebiega. No właśnie, jak to jest dalej z tym wypaleniem? I teraz tak, czy my już jesteśmy wypaleni, a czy może zwyczajnie zmęczeni? Jak to rozpoznać? Co powinno być takim sygnałem, który powie nam, że trzeba się już tym zająć poważniej, tak żeby nam zapaliła się czerwona lampka. Każdy z nas od czasu do czasu ma zwyczajnie dość swojej pracy. I nie ma w tym nic złego, nadzwyczajnego. Po prostu po jakimś czasie jesteśmy zwyczajnie zmęczeni. Należy nam się wypoczynek, wyjeżdżamy na urlop, bierzemy właśnie kilka dni wolnego. I jeżeli po tej izolacji od pracy odpoczniemy, wracamy do pracy z nową energią, z nowym entuzjazmem, i możemy realizować kolejne zadania, to jak najbardziej było to po prostu zwykłe przemęczenie. Natomiast jeżeli wracamy po urlopie dwutygodniowym do pracy i za dzień lub dwa my znowu jesteśmy zmęczeni, znowu jesteśmy wyczerpani, no to już tutaj jest sygnał dla nas, że coś złego może się u nas zadziać. I teraz, co nas powinno zaniepokoić? Jakie są sygnały zagrożenia, na które powinniśmy zwrócić uwagę? Oczywiście, tak jak już mówiłam, każdy może przechodzić to indywidualnie, bo to jest zespół czynników, które na wypalenie wpływają. Ale co nas może zaniepokoić? Właśnie to chroniczne zmęczenie. Jeżeli my jesteśmy tak naprawdę ciągle zmęczeni i ten krótki wypoczynek nie pomaga nam w regeneracji sił. Pojawiają się problemy z pamięcią i koncentracją, czego wcześniej u siebie nie zauważaliśmy. Może być tak, że budzimy się w środku nocy i przez 2-3 godziny nie jesteśmy w stanie zasnąć, a może jest tak, że po prostu przesypiamy całe weekendy, odreagowując stresy po całym tygodniu pracy. Mogą się pojawić symptomy fizyczne, które objawiają się w ten sposób, że mamy ataki migreny, często nas boli ta głowa, pojawiają się też bóle ciała, które nie są związane z jakimś wysiłkiem fizycznym. Nie byliśmy na siłowni, nie trenowaliśmy, a na przykład boli nas całe ciało, odczuwamy takie napięcie w tym ciele. Mogą się pojawić, ale to już są takie bardzo poważne stany, czyli zaburzenia lękowe, depresja. Ogarnia nas ogólny taki życiowy pesymizm, my jesteśmy znudzeni wszystkim, nic nas nie cieszy, nie umiemy się cieszyć czy to małą rzeczą, czy większą, po prostu jesteśmy wszystkim znudzeni. Często się wycofujemy, izolujemy, unikamy kontaktów towarzyskich. Może mieliśmy taki zwyczaj, że z koleżankami, z kolegami po pracy szliśmy na kawę, na kręgle, robiliśmy jakieś wspólne rzeczy. Teraz unikamy takich spotkań. Może właśnie mniej relacji towarzyskich utrzymujemy. To również może być pewien sygnał, że coś z nami zaczyna się dziać.
Oczywiście ta depersonalizacja, o której już mówiłam, cynizm, my traktujemy ludzi przedmiotowo. Może się zdarzyć tak, że to tak mówi się, że właśnie nauczyciele traktują ucznia jako kolejny numer z dziennika, a lekarze jako jednostkę chorobową. Więc to jest kolejny czynnik, który może nas zaniepokoić w naszym zachowaniu. Pojawia się gniew, irytacja i nie wiem, może przychodzi do ciebie koleżanka z prośbą o pomoc, a ty reagujesz na tą jej prośbę gniewem, właśnie irytacją. A wcześniej coś takiego u ciebie nie występowało. Mamy mniejszą produktywność, rzeczy, które robiliśmy kiedyś zupełnie naturalnie, dosyć szybko, teraz sprawia nam to dużą trudność. Właśnie tracimy wiarę we własne możliwości i nie czerpiemy satysfakcji z wykonywanej pracy. Więc jak widzicie, tych czynników zagrożenia, sygnałów, które mogą płynąć do nas z różnych stron jest wiele. Ale każdy wiadomo może odczuwać to inaczej, więc po prostu bacznie się obserwujcie. A teraz tak naprawdę, co nas wypala? No, przede wszystkim w wypaleniu zawodowym wypala nas praca, ale co w tej pracy? To, że jesteśmy tą pracą przeciążeni, że pracujemy pod presją czasu, że zadanie goni zadanie, projekt goni projekt, więc my ciągle jesteśmy w takim biegu. Z punktu widzenia osoby, która zarządza, duże poczucie odpowiedzialności za instytucję, którą zarządzasz, za ludźmi, z którymi pracujesz. Kolejny czynnik właśnie, który może nas wypalać. Brak docenienia, nagród, uznania. Pamiętajcie o tym, mówię to z punktu widzenia szefowej, żebyście doceniali swoich pracowników. Ludzie docenieni pracują naprawdę lepiej, wydajniej i nawet jeżeli muszą pracować czasem po godzinach, muszą przyjść w sobotę do pracy, bo mamy jakieś wydarzenie, ale są za to nagrodzeni, docenieni, to uwierzcie mi, że to naprawdę pomaga. Oczywiście naszą bolączką w bibliotekach są zarobki i też niskie zarobki mogą powodować mniejszą satysfakcję z pracy i to, że po prostu zwyczajnie się w tej pracy wypalimy. Komunikacja, o tym można by zrobić kolejny slajd po prostu, kolejne jakieś szkolenie właśnie a propos komunikacji na linii przełożony pracownik, kiedy czasem może wydajemy sprzeczne polecenia, może mamy inne oczekiwania albo sobie myślimy, chcemy, żeby pracownik się domyślił, co my mieliśmy na myśli. To jest bardzo ważne. Niedopasowanie pracownika do miejsca pracy, tak, to się może zdarzać. Może ktoś wykonuje pracę, która zwyczajnie mu nie leży. W dużych bibliotekach jest tak, że mamy taką możliwość, żeby przenieść pracownika z działu do działu. W małych bibliotekach jest trochę trudniej, ale myślę, że na to można znaleźć sposób, bo ja patrzę z mojej perspektywy małej biblioteki, gdzie w filiach pracuje jedna osoba, ale każda z moich koleżanek znalazła taką swoją niszę, coś, co bardzo lubi robić, w czym się sprawdza i na tym budujemy naszą działalność, więc tutaj warto na to zwrócić uwagę. Oczywiście monotonia, niepewność jutra, no mamy pandemię i niestety nasza przyszłość często jest zagrożona. Też znowu patrzę tu z perspektywy osoby, która zarządza, gdy my jesteśmy powoływani na jakiś czas i tak naprawdę nie wiemy, bo jest wiele różnych czynników, zmienia się władza, są różne rzeczy i na przykład możemy już nie mieć przedłużonego naszego kontraktu. Anonimowość. Często jest tak, że mijamy się gdzieś na korytarzach, ale ze sobą mało rozmawiamy, nie znamy się tak do końca. W małych bibliotekach znowu ten problem może jest mniejszy, może nie istnieje nawet, bo też znowu mówię tu z perspektywy mojej biblioteki, kiedy
jest nas mniej i na przykład spotykamy się przynajmniej raz w miesiącu na naradach i rozmawiamy. I rozmawiamy oczywiście o pracy, planujemy nasze działania, ale też zawsze jest przestrzeń na to, żeby porozmawiać tak zwyczajnie o tym życiu codziennym, o tym, co lubimy robić, o naszych pasjach, zainteresowaniach. Więc pozwólcie również swoim pracownikom na tego typu rozmowy. No i właśnie, komu brak świadomości, komu służy nasza praca? Mamy czasem takie poczucie, że tak naprawdę zastanawiamy się w ogóle po co i dla kogo ja to robię. A często czymś, co nas wypala, to jest przerośnięta ambicja, tak? Może my za wysoko sobie stawiamy poprzeczkę, później złościmy się, że coś tam nie wyszło, że czegoś nie zrobiliśmy tak, jak sobie to wymyśliliśmy. To jest ten perfekcjonizm, o którym już mówiłam, ambicja, którą mamy i to również może spowodować, że w pewnym momencie się z tego wypalimy. No i coś, co też jest bardzo ważne, bo jeżeli wykonujemy pracę, która jest niezgodna z naszymi wartościami, które wyznajemy w życiu, no to jest kolejny czynnik, który może doprowadzić w pewnym momencie do wypalenia. Tu pokażę Wam tylko tak przez chwilkę coś takiego jak koło pracy. To jest takie narzędzie, które pozwoli Wam właśnie określić poziom satysfakcji w poszczególnych obszarach. To koło pracy będziecie mogli dostać u nas przy stoliku i tam będzie taka chwila na refleksję. Teraz nie bardzo mam czas, żeby się tym dokładnie zająć, ale jeżeli chodzi o pracę, to warto sobie spojrzeć właśnie na swoją pracę z takiej perspektywy. Dobrze. I teraz jedno bardzo ważne pytanie. Czy ty masz pracę, czy praca ma ciebie? Pomyśl przez chwilę, jak to jest. Tak naprawdę praca jest drugą aktywnością oprócz snu, taką naszą regularną aktywnością. My 1/3 naszego życia spędzamy w pracy, naszego dorosłego życia spędzamy w pracy. Ale badania z 2019 roku mówią, że Polacy to trzeci naród z największą liczbą osób wypalonych. My również się przepracowujemy. 75% z nas pracuje ponad 40 godzin tygodniowo. I żeby tutaj skłonić Was do takiej refleksji, posłużę się pewną metaforą. Wyobraź sobie, że życie polega na żonglowaniu 5 kulkami. Ich nazwy to praca, rodzina, przyjaciele, zdrowie i wartości. I jeżeli okaże się, że jedna z kulek nam upadnie, to jeżeli spadnie nam piłka z nazwą praca, to ona okaże się gumową piłką i ona się odbije i zawsze do nas wróci. Natomiast pozostałe piłki, rodzina, przyjaciele, zdrowie i wartości są szklane. Jeżeli któraś z nich spadnie, to w najlepszym wypadku trochę się wyszczerbi, obije, ale może się zdarzyć tak, że się roztrzaska w drobny mak. Więc pomyślcie sobie tak naprawdę, jakim kosztem czasem odbywa się nasza praca. Co możemy stracić, kiedy skupimy się tylko i wyłącznie na pracy, a zapomnimy o naszych innych aspektach życia. I teraz pytanie. Jak pokonać wypalenie? Po pierwsze, uświadom sobie, że ciebie ten problem dotyczy. Od tego trzeba zacząć. Od świadomości, że coś dzieje się z nami nie tak. Że kiedyś się tak nie zachowywałam, nie zachowywałem. Że było inaczej. A teraz, dlaczego się izoluję od ludzi? Dlaczego jestem ciągle przemęczona? Dlaczego ciągle mnie coś boli? Od tego trzeba zacząć, żeby to sobie uświadomić.
A później, co trzeba zrobić? Później po prostu trzeba zacząć działać. I co zrobić? Mój ulubiony profesor, Wojciech Eichelberger, to jest psycholog, powiedział, że aby uniknąć wypalenia zawodowego, trzeba dbać o swój organizm tak, jak dba się przynajmniej o średnio lubianego psa, czyli regularnie karmić, wyprowadzać na spacer i czasem pogłaskać. No właśnie, tak jest. Tak naprawdę profesor zawarł w tym stwierdzeniu całą prawdę o tym, co powinniśmy robić, żeby tego wypalenia uniknąć. No i teraz profesor przygotował jeszcze taki program, który mówi 8 razy o. I on bardzo pasuje do tego, co ja chciałabym tu wam przekazać, bo przecież moje wystąpienie, tytuł mojego wystąpienia brzmi Nie daj się wypalić, czyli przede wszystkim co zrobić, żeby to wypalenie nas nie dopadło. Jeżeli już mamy problem uświadomiony, to zobaczcie, 8 razy o, zupełnie niedużo, czyli odpoczywanie, odżywianie, oddychanie, obecność, opiekowanie się sobą, oparcie w sobie, odpuszczanie, odmawianie i odreagowywanie. To jest 8 kluczowych rzeczy, które pomogą nam w tym, żeby się nie wypalać. No właśnie, a jak to jest u was z tym odpoczywaniem? Czy wy umiecie odpoczywać? Czy to nie jest tak, że często mówicie, no tak, tak, ale nie mam czasu, a może odpocznę później, bo najpierw jeszcze muszę zrobić to, to i to i ciągle coś mamy do zrobienia. A tak naprawdę wypoczynek to nie jest bezczynność, nic nie robienie, tylko to jest praca nad regeneracją sił. Proszę, zapamiętajcie to sobie, że odpoczynek, jeżeli nie odpoczniecie, to po prostu nie będziecie w stanie później dobrze pracować, a wasz organizm prędzej czy później o ten odpoczynek się upomni. I wtedy, chociażbyście mieli nie wiadomo jak ważne rzeczy do zrobienia, to po prostu organizm wasz, wasze ciało powie stop, koniec, teraz już przesadziłaś, teraz jest czas na to, żeby się zatrzymać. A właśnie określenie nie mam czasu to właściwie takie słowo wytrych teraz. My ciągle jesteśmy w niedoczasie tak zwanym. Ale to powoduje nasze wyczerpanie, nasze zmęczenie. Jeżeli nie będziemy odpoczywać, niestety wyczerpanie będzie narastać. Pamiętam, jak na jednym z kongresów bibliotek była tak właśnie, dowiedziałam się, że 100 lat temu człowiek przez rok otrzymywał tyle informacji, ile my otrzymujemy jednego dnia. My jesteśmy przebodźcowani, nasz mózg jest przebodźcowany nadmiarem, natłokiem informacji. A nasz mózg nie przeszedł takiej ewolucji, jaką przechodzi teraz świat. Musimy sobie to uświadomić. Dlaczego my się dużo szybciej męczymy? Właśnie dlatego, że mamy nadmiar wszelkich bodźców, które nas dotykają z każdej strony. Ostatnio też słyszałam o takim określeniu, który mówi psie lata, ponieważ jeden rok życia człowieka to jest 7 lat życia psa. I tak naprawdę to, co kiedyś człowiek przeżywał przez 7 lat, my teraz przeżywamy przez rok. Więc pomyślcie sobie, do czego może nas doprowadzić też brak odpoczynku. Odpoczynek to jest również właściwe zarządzanie sobą w czasie i właściwe zarządzanie naszą energią dobową. I teraz wam tylko pokażę taki przykładowy rysunek. Jest to koło podzielone na 24 elementy. To jest symbol naszej doby. Każdy z nas każdego dnia ma do dyspozycji 24 godziny. Jeżeli zaznaczycie na tym kole czas, który przeznaczacie na spanie, właśnie na pracę, na inne
aktywności, które wykonujecie w ciągu dnia, zobaczcie, czy nie ma tam jakiejś luki, którą możecie przeznaczyć na odpoczynek. I myślę, że każdy z Was chociaż kilkanaście minut na ten odpoczynek będzie mógł znaleźć. I ja nie mówię, żeby każdego dnia nawet, ale jeżeli zrobimy to już chociaż raz w tygodniu, to już będzie duży sukces. Wrócę do poprzedniego slajdu. No właśnie. Oczywiście odpoczynek, jeszcze wrócę do tego odpoczynku, bo odpoczynek jest taki. Jedni lubią poleżeć, inni spędzają ten czas aktywnie, ale każdy z nas musi znaleźć to, co mu odpowiada. Bo jeżeli jest, nie wiem, moda na bieganie i wszyscy chcą biegać, a może tobie akurat to bieganie nie leży, znajdź sobie inną aktywność, która będzie dla ciebie dobra i która pozwoli ci odpocząć. Odżywianie. Tutaj oczywiście zdrowe jedzenie. Często to jedzenie nasze jest w biegu, szybko, gdzieś tam przy okazji łapiemy kanapkę i biegniemy dalej. Zamieńcie sobie, mam taką propozycję dla Was, żebyście zamienili słowo muszę również na słowo chcę. Że chcę się na przykład zdrowo odżywiać, bo będę mieć z tego korzyści. Jeżeli sobie mówisz, że muszę na przykład coś zrobić, to zaraz się w nas taki opór pojawia. Natomiast jeżeli mówimy, że chcę, bo będą z tego jakieś korzyści, zupełnie inaczej to brzmi i zmienia się nasza perspektywa. Jeżeli chodzi o odżywianie, to ważne jest jedzenie, ale również pamiętajmy o tym, żeby odżywiać nasz mózg dobrymi myślami. Tak naprawdę jesteśmy bombardowani zewsząd różnymi złymi informacjami i podobno dzień bez złej wiadomości to dzień stracony, jeżeli chodzi o media, natomiast starajmy się odżywiać również nasz mózg dobrymi myślami, takimi słowami, które nas wspierają. I teraz jeszcze powiem Wam trochę o oddychaniu. Czy zastanawiacie się, ile oddechów w ciągu doby wykonuje dorosły człowiek? Tak naprawdę nie zastanawiamy się nigdy nad tym. A oddychanie to jest przecież, oddychanie równa się życie. A często nasz oddech, kiedy my się śpieszymy, kiedy właśnie żyjemy w tym ciągłym stresie, jest bardzo płytkie. I my jesteśmy tacy niedotlenieni przez to. A dzięki oddychaniu, świadomemu oddychaniu, nasz organizm się regeneruje i również pozbywa toksyn z organizmu. Więc nauczmy się świadomie oddychać. Jeżeli znajdziemy czas przy stoliku, to pokażę Wam jedno z takich ćwiczeń oddechowych, które bardzo pomaga, naprawdę wymaga czasem poświęcenia tylko 5 minut. Nawet w pracy możemy zastosować to ćwiczenie, ale ono bardzo szybko pomaga nam się zregenerować, złapać równowagę. Więc zapraszam Was do naszego stolika, bo tam Wam to ćwiczenie pokażę. Czasem właśnie pamiętajmy o tym, żeby zadbać o siebie, a może na przykład jak przyjdziemy z pracy, połóżmy się na kilka minut, zamknijmy oczy, odizolujmy się od wszystkich bodźców i to takie krótkie drzemki, nawet 5-minutowe, pomagają nam bardzo w regeneracji. Obecność, no właśnie, bądźmy tu i teraz, to już o czym mówiłam, o tym życiu w ciągłym biegu, my czasem się nie zastanawiamy, pędzimy, a ja Was zachęcam do tego, żebyście byli obecni tu i teraz w tych czynnościach, które robicie. Powiem Wam tylko tyle, że nasz mózg nie lubi wielozadaniowości, bo nie przestawia się tak szybko z jednego zadania na drugie. I to, o czym już mówiłam, dlatego się tak bardzo wyczerpujemy. Jeżeli nauczymy się skupiać uwagę na jednej czynności, to wtedy na pewno będzie nam dużo łatwiej z wykonywaniem różnych zadań. Więc polecam to bycie tu i teraz Wam bardzo, bo to również pomaga w ćwiczeniu uważności, a uważność równa się również odpoczynek. Co jeszcze? Opiekowanie się sobą i oparcie w sobie. My
często jest tak, że jesteśmy dla siebie najgorszymi szefami i bardzo często sabotujemy się różnymi złymi myślami, bo mówimy, a mogłaś, mogłeś więcej, mogłaś lepiej, mogłaś jeszcze to zrobić czy tamto. I tak naprawdę nam to nie pomaga, dlatego wspierajmy się dobrymi słowami, mówmy sobie, że okej, zrobiłeś to najlepiej, zrobiłaś jak potrafiłaś. Tak samo często rozpamiętujemy przeszłość, która była, a mogłem zrobić to tak. Nie, po prostu przeszłość już była, żyjmy tu w tym momencie i myślmy o tym, co jest teraz, bo na przeszłość nie mamy żadnego wpływu. Mamy wpływ tylko na to, co dzieje się tu w danym momencie. Nauczmy się odpuszczać i odmawiać. Wiem, nie jest to łatwe. To jest proces, sama się cały czas tego uczę. Przebiega to dosyć ciężko, ale wiecie, tak jak na siłowni idziemy i trenujemy nasze mięśnie, to nie jest tak, że po pierwszej wizycie na siłowni już nasze mięśnie będą pięknie wyglądać. To są procesy, które trwają, które po prostu musimy poczekać na efekty, ale uwierzcie mi, że możemy się tego nauczyć. Co jeszcze mogłabym wam powiedzieć? Nauczmy się odreagowywać. My bardzo często tłumimy w sobie mnóstwo emocji i nie potrafimy sobie z tym poradzić. To wszystko w nas buzuje i później się okazuje, że wybucha to z taką dużą siłą. Wtedy jest eskalacja tych emocji. No i to nikomu nie służy, ani nam, ani osobom, które też mogą doświadczyć tego wybuchu złości. Więc pomyślcie sobie, cóż, może było tak, że kiedyś lubiliście coś robić, może ktoś malował, może tańczył, a może jeszcze jakieś inne aktywności wykonywał, które przynosiły mu dużo satysfakcji, odprężenia, właśnie tego odreagowania, kiedy mógł te swoje emocje wyrazić w inny sposób. A właśnie w tym pędzie życia naszego codziennego niestety zapomnieliśmy o tym, zaniechaliśmy. I znam wśród moich znajomych wiele osób, które do czegoś powróciły, i nagle się okazuje, że to im sprawia wielką radość i potrafią z tego korzystać i cieszą się tym i doceniają. Więc nauczcie się w ten sposób odreagowywać. I to, co mówiłam już wcześniej, powtarzam. Niech każdy znajdzie coś, co służy jemu najbardziej. Nie musimy ulegać modom. Po prostu znajdźmy to, czego my akurat w danym momencie potrzebujemy. Zastanówmy się, wejrzyjmy na chwilę w siebie i pomyślmy o sobie, co tak naprawdę nam sprawia największą radość, największą satysfakcję, z czego czerpiemy i co sprawia, że czujemy się również szczęśliwi. No właśnie, patrzę na czas. Tu jest koło, o tym już mówiłam. Zapraszam was z tym kołem do stolika. I już tak powoli, zbliżając się do końca mojego wystąpienia, powiedział poniedziałek, może zamiast wyżywać się na mnie co tydzień, w końcu zmieniłbyś coś w swoim życiu. No właśnie. Pomyślcie sobie, jaki pierwszy krok w drodze do zmiany możecie zrobić? Co takiego przyniosłoby wam w tym momencie satysfakcję? Jakiej zmiany w sobie należałoby dokonać, żeby sobie zwyczajnie pomóc? Zatrzymajcie się na chwilę. To jest, można to tak zobrazować, jak na wyścigach formuły pierwszej.
zawodnicy muszą zjechać na chwilę tam, gdzie się wymienia opony, tankuje paliwo. Zatrzymajcie, zróbcie sobie taki pit stop i pomyślcie sobie, co tak naprawdę mogę w danym momencie dla siebie uczynić. Dokonajcie świadomego wyboru, jakie działania chcecie podjąć. Zachęcam Was do nieustannej pracy z sobą, nad sobą. My bardzo często robimy pewne rzeczy nawykowo. Mamy takie nawyki i zawsze i sobie mówimy, nie, no bo ja zawsze tak robię. Nie. Uwierzcie mi, że nad każdym nawykiem można popracować i każdy nawyk można zmienić, ale to jest to, o czym już mówiłam. Trzeba po prostu tego bardzo chcieć. Tak samo mamy mnóstwo ograniczających nas przekonań. Nad tym również można pracować. Oczywiście to wszystko nie zadzieje się w krótkim czasie. Musicie być przygotowani na to, że będziecie też odczuwać może zniechęcenie. To jest tak, jak podejmujemy się zawsze jakiegokolwiek wyzwania. Przychodzi taki moment, że my się chcemy poddać. Nie wiem, czy na przykład mamy jakąś dietę i jesteśmy na początku tacy bardzo zaangażowani, zapaleni do tego, co robimy. Przychodzi zawsze pewien kryzys, ale jeżeli kryzys przetrwamy, to uwierzcie mi, że może się dokonać naprawdę bardzo ważna zmiana w naszym życiu. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że małe rzeczy mają wielką moc. My często nie doceniamy tych drobiazgów, które w naszym życiu się dzieją. Mówimy sobie, a to nic takiego wielkiego, przecież nic wielkiego nie zrobiłam. Właśnie nie. Docencie się za to, jaką pracę wykonujecie właśnie w drodze do tego, by być dobrym dla siebie i odczuwać z tego powodu szczęście i radość i też, żeby wasza praca dawała wam satysfakcję. Więc zachęcam was do tego, żebyście doceniali się za małe rzeczy i praktykowali wdzięczność. No właśnie, czy umiecie być sobie wdzięczni? Tak po prostu. A może ktoś z was prowadzi dziennik wdzięczności albo chociaż wieczorem przed snem wymienia sobie trzy rzeczy, za które jest sobie wdzięczny. Jeżeli jeszcze nie, to bardzo was do tego zachęcam, bo uwierzcie mi, że jeżeli po jakimś czasie cofniecie się w swoich zapiskach i na przykład zobaczycie, że pół roku temu byliście wdzięczni za to, że mieliście czas na wypicie kawy z przyjaciółką, może to było, może właśnie uważacie, że to nic wielkiego, ale to są te drobiazgi, które powodują, że nasze życie, po prostu, że czerpiemy satysfakcję z tego życia. Pamiętajcie o słowach mocy, o to, żeby mówić do siebie dobre rzeczy, że jesteś wystarczająca, że to, co robisz, jest dobre, że to służy tobie i służy również innym ludziom. Dlatego życzę wam, żeby wasza praca przynosiła wam jak najwięcej satysfakcji, żebyście mieli zawsze do tej pracy dużo entuzjazmu i żebyście znajdowali motywację do pracy, żeby praca was nigdy nie wypaliła. I tak już powoli kończąc moje wystąpienie, mogę tylko wam jeszcze powiedzieć, zostawić was na koniec z takimi pytaniami. I zachęcam was, żebyście podzielili się swoimi refleksjami przy stoliku, do którego ja za chwilkę dołączę, a na pewno czeka już tam na was Iza Bochińska. I teraz pomyślcie sobie, co z tego, co wam powiedziałam, bierzecie dla siebie? Może coś was zaintrygowało, może coś na chwilę zaparkujecie, a może są rzeczy, z którymi się po prostu nie zgadzacie, które was nie dotyczą. Nie macie tego typu problemów. Ale przede wszystkim też pomyślcie sobie, jaki może być wasz pierwszy krok do zmiany. Do zmiany w waszym życiu, do zmiany, która spowoduje, że wasze życie będzie pełniejsze i piękniejsze.
Bardzo Wam dziękuję za czas, który spędziliście tutaj ze mną. Zapraszam Was do stolika. Tam będzie jeszcze przestrzeń do wspólnej rozmowy, do dyskusji, do pogłębienia pewnych zagadnień. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że mogłam się dzisiaj z Wami spotkać na Kongresie Bibliotek. Bardzo jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę. Żegnam się z Wami i właściwie za chwilę zobaczymy się przy stoliku. Dziękuję serdecznie.